kim jesteś? Jestem dzieciakiem, który robi muzykę, można określić. No, artysta. No zdecydowanie Yandlin, jego cała twórczość od dzieciaka. Od 2012-2013 praktycznie za każdym razem. No non stop, w sensie nie ma dnia, żebym nie słuchał tak monotonnie, nawet jadąc do szkoły czy w losowych sytuacjach i też utożsamiam się mocno z jego twórczością. Co cię inspiruje? No jego twórczość, nie tak w całości, w sensie wpływ całej kultury Sad Boysów i jego miała bardzo, bardzo duży wpływ na to, co robiłem i na to, co robię cały czas. I polskie podziemie po części muzyczne i to, z kim mam przyjemność współpracować. No jakby na takiej wymianie doświadczenia to wszystko działające jest strasznie inspirujące i motywujące do pracy. Jaki jest twój ulubiony film i dlaczego? Nie mam ulubionych filmów. Jedynie seriale górują nad filmami mocno i jeżeli chodzi o seriale, to na pewno Mr. Robot i to jak bardzo pokazuje taką alienację człowieka i outsiderizm w życiu otoczonym przez całą technikę. Podaj kilkoro wykonawców muzycznych, których słuchasz. Yandlin z pewnością. Dużo chłopaków z LTE Boys, Shaftera, Yerby. Ostatnio Peters mocno wrócił na salony. A poza tym to duży wpływ ma też muzyka klasyczna, choć to raczej bez określonych wykonawców, a pojedyncze utwory. Dlaczego tworzysz? Z potrzeby wyrażania artystycznego, z potrzeby wyrażania siebie. Na pewno nie przez to, że lubię, tylko wolę wyrażać siebie przez muzykę niż mówiąc, albo no jakkolwiek inaczej. Co chcesz osiągnąć swoją sztuką? Zawsze jakby moim takim celem było coś, co mi się przydarzyło, kiedy zaczynałem. Chciałbym, żeby w pewnym momencie mojej twórczości, moja muzyka stała się inspiracją dla kogoś innego, który też zacząłby tworzyć właśnie przez to, że ja coś osiągnąłem. Jaka jest granica sztuki? Nie ma granicy sztuki. Jaki był przełomowy moment w twojej twórczości? Wydaje mi się, że to jak pierwszy raz napisałem do wytwórni, z którą obecnie jestem związany, z WDR-em, gdyż jakby otworzyło mi to duże możliwości na znajomości muzyczne, na poznawanie też jest... Ludzie z wytwórni inaczej patrzą na twoją muzykę niż normalni odbiorcy i to, jak oni są w stanie komentować, to jest strasznie motywujące, inspirujące. I no, to ładnie pokazuje, że samemu da się dużo osiągnąć, ale kiedy masz kogoś, kto chce, żeby było jak najlepiej tworząc z tobą, to naprawdę można niesamowite rzeczy tworzyć. Co daje ci tworzenie? Szczęście i satysfakcję z tego, że jakoś mogę wyrazić siebie i wiem, że to jest w pełni tym, co chciałbym przekazać, czyli często przez słowa nie da rady się zakomunikować. To wszystko, dziękuję. Boska.